Oni, wiesz, ci Żydzi tutaj z Tok FM w nic nie wierzą, bo to są ateiści. A ich bardzo przeszłość księdza ojca Rydzyka interesuje i innych księży. Po co? Kolejno Komuś się tu na Litwie udało. takiego poddanego Jagiełły, prawda, jego zarządcę, do pozycji wielkiego księcia. Prawda? Ale pani profesor, czy to nie było tak, używając współczesnego języka i współczesnej terminologii, że Władysław Jagiełło chciał pogłębienia integracji, a Witold chciał Związku Państw Suwerennych? Nie. Dopóki nie urodził się pierwszy syn Jagiełły, czyli Władysław Jagiellończyk, późniejszy król, jak wiadomo, Węgier i Czech, obaj panowie współrządzili. To jest bardzo ważna sprawa. Otóż, jak twierdzi Alfredas Gudavičius, wybitny historyk litewski, tradycja rządów dwóch władców była starą tradycją w Wielkim Księstwie Litewskim. Czyli mówiąc krótko, przez kolejne etapy, przez umowę wileńsko-radomską, prawda, już nie będę wszystkich wymieniała, i bardzo ważny akt horodelski, dochodzimy, tworzymy podstawy takiej unii realnej. A dlaczego oba państwa miały się ku sobie? Oto jest pytanie, bo w historiografii twierdzi się, że permanentnie, że było zagrożenie moskiewskie. To także nie jest prawda. Witold z premedytacją, czy Litwa z premedytacją, wkręciła Jagiełłę w związek w sytuacji, kiedy on był nastawiony pierwotnie przeciwko krzyżakom. Otóż, jak się okazuje, my z tymi krzyżakami mieliśmy świetne stosunki i żadnej wojny nie potrzebowaliśmy. I wyprawa krzyżaków na ziemię dobrzyńską, prawda, późniejsza wojna, to był efekt poniekąd stanięcia po stronie Litwy, prawda? Czyli co, zostaliśmy wplątani w wojnę z Moskwą i w wojnę z krzyżakami przez ten związek z Litwą? My byliśmy nastawieni na wschód. Na ekspansję? Nie tyle na ekspansję, co na ekspansję terytorialną, a niekoniecznie na wojnę. Proszę pamiętać, że te stosunki rodzinne także z wielkimi książętami moskiewskimi były układane początkowo aż do Aleksandra Pokojowego, prawda? Więc no, nie musiała być ekspansja zbrojna. Natomiast ze względu na położenie geopolityczne Litwa miała do wyboru, mówiąc krótko, albo dalej trwać w pogaństwie i dać się unicestwić przez krzyżaków albo przez Moskwę, albo przyjąć chrześcijaństwo, albo w wersji prawosławnej, albo w wersji katolickiej, czyli Kościoła Powszechnego Łacińskiego. I wybrała po prostu bardziej interesującą, bardziej obiecującą opcję. Więc podstawową kwestią tutaj jest tak zwany chrzest Litwy, prawda? To znowu już nie chcę przedłużać, to nie jest tak, że Litwa przedtem była całkiem pogańska, bo już Giedymin rozpatrywał tutaj różne oferty płynące ze wschodu i zachodu, w jakiej wersji to chrześcijaństwo przyjmie. Ale ważne jest to, że do pewnego momentu, aż do Unii Kreskiej z 1413 roku, w istocie rzeczy to są umowy zawierane między władcami ze stopniowym podwyższaniem pozycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księcia Litewskiego i elit litewskich. Najpierw rządzą i tu Giedyminowicze ze starą średniowieczną tradycją współrządów dwóch władców. Witold zaczyna tych Giedyminowiczów, którzy w księstwach ruskich zwłaszcza rządzili właściwie quasi suwerennie, podporządkowywać Wielkiemu Księstwu, my byśmy powiedzieli, koronie, prawda, bo także Jagiellon. Więc ich, krótko mówiąc, eliminuje, nie patyczkując się specjalnie, i na to miejsce tworzy lokalną elitę litewską. I to jest niesłychanie ważne, dlatego że począwszy od umowy czy Unii, jak się nazywa tradycyjnie, wileńsko-radomskiej z 1401 roku, wchodzi w grę nowa grupa do tych porozumień prywatnych dwóch krewnych, prawda, brata stryjecznego Jagiełły i Jagiełły. Wchodzą bojarze litewscy. I tu się dopiero zaczyna ciekawie, dlatego że umowy między władcami zaczynają się umowami między koroną Królestwa Polskiego, czyli są to umowy międzypaństwowe, które prowadzą do prawdziwej Unii później, do stworzenia Rzeczpospolitej, którą świętujemy.
Był to proces bardzo powolny i tak jak pani powiedziała, troszkę żartobliwie, no, Litwini nie tyle hamletyzowali, co usiłowali z wrodzonym sobie politycznym sprytem i kunsztem wypracować jak najsilniejszą pozycję. A jak ta pozycja, pani profesor, jeszcze zapytam, obu państw, jeżeli chodzi o powierzchnię, tak, o potencjał, zmieniała się na przestrzeni tych, no, wielu lat, od 1385 tak, roku do 1569. No, to znowu jest ciekawe, dlatego że pierwotnie górą byli Litwini. Za Witolda Litwini mieli szansę rzeczywiście ogromnej ekspansji na wschód, drogą także związków rodzinnych. I dopiero pod Worsklą Złota Ordo powstrzymała te zapędy Witolda imperialne, jakbyśmy powiedzieli. Problem krzyżacki został rozwiązany, no nikomu chyba nie muszę przypominać, bitwy pod Grunwaldem i pokoju Mylnańskiego z 1420 roku. I wobec tego można się było nastawić po pierwsze na budowę struktur nowożytnych, zupełnie europejskich struktur państwowych, państwa katolickiego, państwa opartego na sojuszu i na wielkim wsparciu Kościoła katolickiego. To jest niesłychanie ważne, bo w akcie Unii Krewskiej, chcę powiedzieć, że to jest akt nieporównanie częściej wspominany w źródłach nowożytnych niż akt Unii Lubelskiej, który od początku był kontrowersyjny i nikogo nie zadowolił. Wszyscy się powołują na Krewo, dlatego że tam się bardzo ważne rzeczy stały. Po pierwsze, dopuszczono do, jak wiadomo, do herbów polskich 47 rodów litewskich. Tym samym uznano równopartnerstwo elit bojarskich na Litwie i elit szlachecko-magnackich w Polsce. Po drugie, wspólne sejmy. Po trzecie, wspólne wybieranie władcy. Po czwarte, mówi się, że wzorowane na polskim, więc przyjmijmy to, historyk litewski by to zakwestionował, nowy ustrój administracyjny państwa, województwo i kasztelanie, prawda? I to jest wszystko prekursorskie w stosunku do rozwiązań w Unii Lubelskiej, kiedy już w latach 1566 to jest reforma administracyjna taka od dołu, prawda, z okręgami sejmikowymi i z sądami. I wreszcie jedna bardzo ważna sprawa, która później stanowiła przedmiot zatargów, tymi obywatelami nowych struktur byli tylko katolicy. Byli tylko katolicy i do momentu równouprawnienia elit prawosławnych, których była znakomita większość. Statystycznie ludności prawosławnej zawsze na Litwie było więcej. I ta ludność nie bez przyczyny, my tu nie mówimy o chłopach, prawda, pokornych, i o statystyce ludnościowej w skali makro, mówimy o elitach. Oni się czuli oczywiście pokrzywdzeni, oni oczywiście byli wykorzystywani przez Moskwę wobec tego przeciwko własnemu państwu bardzo często. I dopiero od 1434 roku te elity zostały równouprawnione z rodzinami litewskimi. Przy czym, co ciekawe, współczesne źródła zapominają o tym fakcie. Jeszcze w XVII wieku przywołuje się akt krewski jako dowód na to, że od zawsze tylko katolicy mieli pełnię praw, prawda? Już w okresie kontrreformacji, wtedy to jest skierowane przeciwko protestantom. No i wracając do rzeczy, od Krewy do Lublina, mówi się także o tym, że Unia się jak gdyby cofa, że staje się od z tego kierunku dominującego w kierunku Unii Realnej, powraca do Unii Personalnej, prawda, albo wręcz do przerw w Unii obu państw. Mhm. To są lata 1430. Jest wojna właśnie. Na tak, jest tak. Wojna, jest przesławny Świd Rygieło, nomen omen, wydaje mi się, to nazwisko wskazuje na sposób prowadzenia przez niego polityki i nieustannie bełtanie, tak, bełtania i bruzdzenia przeciwko arcy, przecież wyrozumiałemu najstarszemu bratu, no ale Bóg ze Świd Rygieło, w każdym razie cofa się, ta Unia meandrycznie się rozwija, prawda? Więc to nie jest tak, jak
w pobożnej wersji klasycznej historii, że od stopniu do stopniu budujemy Unię. Tak nie musiało być. Na to się składa wszelkie osobowości wybitne. I do takich osobowości wybitnych, o których jeszcze chciałabym wspomnieć, ale ona nie rozumie, bo ja jej to mówię, nie rozumie. To jest bardzo często zapomniane. Który jednak ja o czym innym mówię. Mówię o Trzaskaniu. No, no. A jak ona nie rozumie, to proszę się siedzieć. A to nie dochodzi. No. A jak w tym nie będzie leżała, to nie będzie się miała. No i to mi to przyjdzie. Suwerenność, integralność. To ona jest krową. Nie rozumie. Weszła i musi trzasnąć drzwiami. Ja specjalnie nawet watę tam włożyłam. Nie? Drewilka jedna odkleiła. Bez współczesnej historiografii litewskiej mojemu rozumieniu do obrońców suwerenności Wielkiego Księstwa Litewskiego. Inteligentnych słów nie ma co Debilka używać, bo to nie jest potrzebne i w ogóle nie na ten temat. W Unii Mielnickiej 1501 roku stedował jak gdyby swoje prawa na koronę. Miał być jeden sejm, już jesteśmy blisko Radomia. Janek też umarł na zawał serca. Sejm, jedna polityka, ale przez ciebie! Tyle, co on tu naopowiadał, to wiesz. Dużo miał prawdy, dużo racji miał. Bardzo dużo. Nawet przychodziłaś, on przy tobie mówił, się nagrywało, nie miałeś co powiedzieć, bo ciebie zablokowało. W historii się nic tak logicznie, przyczynowo-skutkowo nie układa. Mówię o tym dlatego, że się bardzo często... Dobra, już zmarzliśmy, to czyli, że... ...dla uproszczenia, dla złagodzenia, dla pominięcia także antagonizmów polsko-litewskich. Geneza tych antagonizmów, mam nadzieję, że jeszcze trochę o tym powiemy, ale leży na przykład w odmiennej ocenie roli szlachty i bojarstwa i ruchu egzekucyjnego. Na Litwie to także w Unii Lubelskiej zaznaczono... Ruchu egzekucyjnego, dodajmy, który bardzo paru do tego, by oba państwa tak, były ruch razem. Ruch egzekucyjny się postrzega na Litwie jako taki agresywny bardzo ruch szlachty koronnej, to szlachty, nie tylko magnaterii, która zachęca, nęci, obiecuje. Do inkorporacji Litwy. I tu to nieszczęsne słowo apikare. A to jeszcze z 1385. Tak jest, użyte świadomie przez Jagiełłę, podobno niejednoznacznie, żeby można je było różnie interpretować, powtarza się we wszystkich kolejnych tych poważnych następna aktach. Czyli Jagiełło zobowiązał się przyłączyć. No już jest po dziesiątej. On się zobowiązał przyłączyć, podczas gdy koroniarze uważali, że on się zobowiązał je wcielić. No, różnica, powiedziałem, jest znacząca, prawda? Otóż dopóki to były takie zamiary, czy listy intencyjne Jagiełły, czy później w kontaktach z Witoldem się pojawiające, to było jeszcze stosunkowo mało niebezpieczne, powiedziałem, dlatego że w XV wieku nie można sobie było w ogóle wyobrazić wcielenia przez mniejszy organizm większego terytorialnie i zupełnie odmiennego organizmu, prawda? Natomiast w okresie ruchu egzekucyjnego sprawa się staje poważniejsza. Dlatego, że zwłaszcza po małżeństwie Zygmunta Augusta z poddanką, jak twierdzono, i to osobą prawda, obyczajów swobodnych, czyli Barbarę Radziwiłłówną, ja chcę powiedzieć, że to są pomówienia. Nie będę bronić cnoty królowej w tym miejscu, bo to jest wątek uboczny. Litwini byli przekonani, że koroniarze chcą ich chłonąć, że chcą ich upokorzyć, że chcą przede wszystkim obniżyć rankę wielkich panów litewskich, którzy w międzyczasie wyrośli na prawdziwych rządców Litwy. Bo Rada Gospodarska miała prawo kontrolowania finansów, kontrolowania nominacji na urzęd. Prawda? Więc zupełnie nieporównywalna sytuacja w stosunku do korony. No ale przecież nęcono ich tym, że będą mieli takie same przywileje, jakie ma szlachta polska. Szlachta, tak. I szlachta, trzeba tu bardzo odróżnić stosunek do Unii Magnaterii i szlachty. I to akurat jest dość dokładnie. Szlachta była za, magnateria przeciw? No mniej więcej tak, z tym, że znowu są dyskusje, co to była za szlachta, dlatego że w Polsce z tradycji wiecowej słowiańskiej wyrósł, jak wiadomo, sejm.
no taki, jaki znamy, prawda? Czyli parlamentaryzm czystej wody. Natomiast na Litwie zgromadzenia szlacheckie to były zgromadzenia wojskowe, to były zjazdy wojskowe. I w 1562 roku taki zjazd wojskowy zwołany przez Mikołaja Radziwiłła Rudego wykorzystał szlachta pod przewodem Chodkiewicza wykorzystywała wyjazd wodza, to bardzo charakterystyczne dla postępowania i sprytu Litwinów, i wysłała petycję formalną do króla Zygmunta o Unię. Co się spotkało z żywiołową, entuzjastyczną oczywiście reakcją szlachty polskiej w Piotrkowie w 1563-64 roku, i tu już dochodzimy przed o walkę o Unię Realną i o Unię Lubelską, prawda? Tylko pytanie, czy cała szlachta? Czy cała szlachta? Czy to tylko było wojsko chodkiewiczowskie przeciwko Radziwiłłowi? No, historycy potrafią, proszę pani, wszystko skomplikować. Ja zakładam, że jednak... Nie było badań statystycznych. Tak, nie było badań statystycznych i całe te, moim zdaniem... Można było przepytać opinii publicznej. Tak, rozważenia są całkowicie absurdalne, dlatego że nikt przepraszam bardzo, nie było referendum, prawda, na aktywniejsze grupy, którym zależało na modernizacji państwa. No rzecz jasna, brały udział w tych sejmach. Rzecz jasna, nie wszyscy. Myślę, że tak jak teraz, po prostu. A wplączmy jeszcze w to wszystko tak. Zygmunta II Augusta. I jeszcze mam jedno pytanie, tak. Żeby już zupełnie skończyć ten wątek średniowieczny. A dlaczego to jest tak, pani profesor, skoro pani mówiła, że i Jagiełło, i Witold no, prowadzili twardą politykę, nie patyczkowali się ze sobą i walczyli o swoje interesy, ale potrafili się też porozumieć. Dlaczego jest tak, że teraz Witold jest na Litwie bohaterem, a Jagiełło, no mówiąc eufemistycznie, nie jest tam lubiany? Ja nie odpowiadam za psychologię społeczeństwa litewskiego, ale myślę, że oni mają powody, żeby wielbić czy heroizować Witolda, bo on był po pierwsze przystojniejszy, nawiązując do pani wstępu, ale poza tym był rzeczywiście wybitnym dowódcą bardzo. Jego wnuk stał się protosplastą dynastii Rurykowiczów, prawda? No i wreszcie przesławna koronacja Witolda, i pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej anegdotycznej historii, bo pytanie, czy doszło do tej koronacji, czy nie doszło? Otóż to. Witold, jak wiadomo, no wbrew oczywiście Jagielle, po 1429 i 30 roku uzyskał od Zygmunta Luksemburczyka, którym było bardzo na rękę wbijania klina między Jagiełły i Witolda, i przy poparciu papieża zresztą uzyskał aprobatę dla koronacji. Historia korony Witolda jest doprawdy przezabawna. Ja się odwołam na najnowsze badania pana Rymwidasa Petrauskasa, bo nawet w najnowszych książkach z 208-207, to jest taka wspólna historia Litwy i historia Litwy państwa Kiełków, jest mowa o tym, jak to Polacy ukradli tę koronę. Otóż Petrauskas, proszę pani, wydobył z archiwów informację, że owszem, przejęto, i to bardzo nieładnie, listy kompromitujące Witolda od posłów poprzedzających, posłów jadących na koronację, ale główna grupa zatrzymała się przed kordonem polskim i bardzo przytomnie wróciła z koroną do cesarza. Który to cesarz już w następnym roku zastawił tę koronę u pewnego kupca w Norymberdze. Miał potrzeby finansowe. Tak. I oto jest przesławna historia o tym, jak to ci podli Polacy ukradli koronę Witolda. Najlepszym dowodem na, przepraszam, no, idiotyzm tej historyjki, to jest to, że przecież Świdrygiełło sam prosił o koronę, bo on wiedział, że ta korona fizycznie istnieje. W każdym razie dla Litwinów, wracając do rzeczy, no, Wiktor Pomendogu to jest król, czy prawie król, prawda? Czyli postać o niesłychanie wysokiej pozycji. Czy można lubić Jagiełłę? To nie do mnie jest pytanie, ale to jest z ich punktu widzenia, myślę, taki
człowiek, który no, zdradził interes litewski, prawda? On siedział w tej koronie, siedział w Krakowie i z ich punktu widzenia właściwie przestał się interesować najżywotniejszymi sprawami Litwy, czyli obroną ścianą wschodnią, powiedzmy, tak samo jak Kazimierz Jagiellończyk zresztą, który jest uważany przez, moim zdaniem też jest to bardzo wybitny władca Polski, natomiast no, nie przepadają za nim Litwini, dlatego że on Moskwę pozostawił Litwie. I dzieje Unii, mnie się wydaje, to jest właśnie taki splot przeróżnych sentymentów i resentymentów. No bo przechodząc już do Unii Lubelskiej. No, właśnie, i Zygmunt August, który też był przystojny, ale był wierny w miłości, to też jest... Zygmunt August był przystojny, to jest inna kwestia, podobno był, ale on był znowu od 1622 roku z dziedzicem Wielkiego Księstwa od 1629. Tam się uczył rządzenia. Tak. Od momentu, kiedy się przeniósł na Litwę, kiedy przed nadopiekuńczą matką, czyli Boną, dosłownie uciekł na Litwę i tam postanowił sobie stworzyć odrębny dwór, odrębną politykę, dostał się pod wpływ rzeczywiście bardzo inteligentnych, na owe czasy wykształconych i wpływowych Radziwiłłów, choć ja nie sądzę, żeby to oni mu, ta Barbara Radziwiłłówna, tak, przepraszam, zaserwowali jako nagrodę gratis. To był głęboki związek dwojga dojrzałych ludzi i nie było żadnych zasadek Radziwiłłów na Zygmunta Augusta, prawda, żeby go usidlić. Otóż Zygmunt August miał własną politykę. To jest następny, chyba po Witoldzie, bardzo wybitny król, który pierwotnie był nastawiony bardzo antyunijnie, jak wiemy, i chciał kontynuować politykę swojego ojca, czyli nastawiał się na współpracę z Senatem, z Radą, podobnie jak z Radą Gospodarską na Litwie. I do jeszcze za Zygmunta Starego w ogóle o tej Unii Realnej nie mówiono za dużo. Tak, to jest taki okres znowu. Status quo. Utrzymania status quo. Ostatnia właściwie taka wzmianka, jak mówiłam, no to jest ten akt, wielki akt Aleksandra, prawda? I to jest Mielnik z 1501 roku i potem to zanika, bo ani sejmy litewskie, ani sejmy koronne tego aktu nie zaakceptowały. On tak zawisł w powietrzu jako pewna kolejna propozycja. Enta z rzędu, prawda? Tutaj król jest bezpłodny, bardzo, bardzo to boleśnie przeżywa i to jest akt heroiczny. To oddanie dziedzictwa rodowego koronie, prawda? Ja myślę, że to bardzo należy docenić, dlatego że to jest takie myślenie bardzo propaństwowe, odpowiedzialne i kreuje Zygmunta Augusta no, do rangi męża stanu. Przeciwko Unii byli Radziwiłłowie. To jest zrozumiałe, bo oni byli nieomalże wicekrólami na Litwie. Wcale im się nie uśmiechało tutaj schodzenie do poziomu niżej, zwłaszcza po śmierci Barbary Radziwiłły. No zresztą oni w tej chwili w takiej kulturze popularnej, polityce historycznej litewskiej są krowowani niemal na władców Litwy. Ja się powinnam z tego cieszyć. Bo ja jestem specjalistką od Radziwiłłów i Birżeńskich, ale jakoś mi, jak powiedziałam, ta wizja takich silnych, oligarchicznych rządów jako prawda, podstawy patriotyzmu państwowego, no nie bardzo się podoba i taki tonik pogardliwy w stosunku do sztachty. Mnie się wydaje, że rzeczywiście rzeczą jest niesłychanie ważną, że bojarzy litewscy, którzy nie byli jeszcze wbrew pozorom prawdziwą sztachtą, uzyskali szansę na uzyskanie statusu Szlachty Polskiej. Czyli proszę, taka trochę emancypacja. Emancypacja zdecydowanie i nadzieja zdecydowanie, natomiast naiwny jest sąd, że po Unii Lubelskiej nastąpiło takie powszechne zrównanie, prawda? To jest idealizacja historii. Nie można tak mówić. Pytanie, czym była właściwie Unia Lubelska? No to pytanie odpowiedział sam król. Dlatego, że on do zebranych
kwerulantów z obu stron panów Rady powiedział, że Unia mniej więcej tak w 64 roku, że Unia będzie tym, czym miłościwi panowie nią zrobić. Prawda? I to od nich zaczął zależeć dalszy kształt Unii. Teraz czym była ta Unia? Ja wolę określenie nie Unia, tylko Federacja. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że co było wspólne? No, monarcha, prawda, który automatycznie stawał się władcą obu państw, osobnych państw, zaznaczmy, bez wyniesienia, czyli czy podniesienia wielkiego księcia litewskiego. Wspólny był Sejm. To wiemy. Natomiast... Chociaż z przewagą korony. Oczywiście liczebną przewagą korony kolosalną. Sejm miał się odbywać, sejmy lekcyjne miały się odbywać w koronie przecież. Językiem politycznym był język polski, nie oszukujmy się. Chociaż to, że Litwini się z trudem porozumiewali z Polakami, nic tu nie znaczy, dlatego że Polska się wtedy, czy Rzeczpospolita już składała z tylu regionów, że oni się dopiero języka polskiego uczyli na Sejmie. Ale w istocie rzeczy, jak powiedział Henryk Lulewicz kiedyś, powstają dwa osobne państwa plus trzeci twór Rzeczpospolita jako podmiot polityki międzynarodowej. Prawda? Natomiast proszę zauważyć, że są dwa systemy prawne i to jest ogromna różnica. Dlatego, że w zakresie prawa cywilnego Litwini zupełnie inaczej czy karnego są traktowani. Wyłącznie prawa publiczne mają teoretycznie wspólne. Zupełnie inaczej wyglądają stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie, dlatego że szlachta litewska była w ścisłej symbiozie z magnatarium. To znaczy, dzierżawiąc od niej latyfundia, dobra w latyfundiach, stanowiła swego rodzaju kooperatywę, prawda, z magnatarium. To nie było takich ostrych przeciwieństw jak między szlachtą średnią w koronie i naszymi magnatami. Dalej, polityka zagraniczna powinna być teoretycznie wspólna. Praktycznie była inna, oczywiście, ponieważ Litwini via facti, jak podkreśla Juratek Jałpienio, już właściwie od pierwszego bezkrólewia prowadzili odrębną politykę z Moskwą. Obronność powinna być wspólna, nie była. Dlatego, że po pierwszej wojnie inflanckiej Litwini zostali, przykro mi to przyznać i wstydzę się bardzo, pozostawieni sami sobie. I sami sobie musieli prowadzić wojny z inflantami, czy bronić się na wschodzie, więc trudno się dziwić, że oni prowadzili takie konszachty z Moskwą, prawda? Czy że forsowali władców moskiewskich na, co było utopią zresztą, na władców takiej z federacji trzech wielkich potęg: Moskwa, Litwa i korona. Proszę sobie wyobrazić, takie imperium od morza do morza, prawda? No właśnie. Odrębna była moneta. Można by mnożyć te odrębności, prawda? A to strasznie niepraktyczne. Tak. Z tą monetą. Z tą monetą niepraktyczne, ale moneta litewska miała to do siebie, że miała, przepraszam, była moneta i godło. Świadczy o tożsamości. Moneta litewska była spokojna. Prawda? Więc... A nasza zorła. No właśnie. I czy z dwoma, powiedzmy, godłami, ale jednak od XV wieku ta pogoń to jest symbol odrębności litewskiej. Paradoksalnie także przecież to jest godło Białorusi z pewną odmianą. Ale stosunki już może Rusinów i Litwinów zostawmy na chwilę, dlatego że Unia dotyczy w istocie rzeczy elit szlacheckich. A każdy szlachcic, bez względu na to, jakiego był etnicznego pochodzenia, był Litwinem państwowym, obywatelem państwa, prawda? Także Unia Lubelska to jest niesłychanie ciekawy eksperyment, także z punktu widzenia współczesnej polityki. Ja myślę, że wiele się to można nauczyć i w kategoriach takiego ostentacyjnego wyjazdu tej delegacji litewskiej. O, właśnie, panie profesor, powiedzmy jeszcze kilka słów o tym, bo to trwało kilka miesięcy, zanim doszło do tej uroczystości, która miała miejsce
na 4 dni przed tą rocznicą, którą teraz świętujemy, czyli kiedy Zygmunt August dał swoją pieczęć, ratyfikował, bo 1 lipca na Zamku Lubelskim była ta całodniowa wręcz procedura, jak to określić, składania przysięgi na ten akt? Tak. Wszystkich posłów, senatorów, według rangi, urzędu. Tak, ale znowu, no przykro mi, że zakłócam tę świąteczną atmosferę. Nie obyło się, rzecz jasna, jak to w stosunkach polsko-litewskich, bez awantur, dlatego, że delegacja litewska jednak opuściła Lublin. Nie chciała absolutnie się zgodzić na warunki koroniarzy. To tu król capł im trochę terytorium. Tak. To króle i to, co więcej, to jest taki argument historyczny, który później niestety caryca Katarzyna zastosowała. Odwołujemy się do umiejętnie spreparowanych argumentów historycznych, żeby przejąć terytorium, prawda? I czy Podole zostało przywrócone do korony, to ja nie wiem. Poddasianie sami chcieli. Szlachta ziem ruskich, i tu znowu należy zdementować pomówienia, że to pod jakimś dyktatem koronnym się działo, dość chętnie się przyłączyła do korony, a to dlatego, że im zagwarantowano ich religię, czyli prawosławie, i odrębny statut. Już trzeci, prawda, drugi statut litewski, przy czym nie dotrzymano obietnicy w Unii Brzeskiej. Więc to, przepraszam, ja się trochę się wstydzę jako historyk polski za... Że pactanum sunt servanda. Owszem, my to bardzo często wypominamy wszystkim innym, tylko zapominamy o swoich takich skłonnościach, prawda, do... A to biblijne, widzimy tak. Drzazgę wokół bliźniego, a tak, belki tak, swoim tak, nie. Tak. Ja myślę, że w ogóle lektura pisma dobrze by, tylko głębsze lektura pisma dobrze by politykom zrobiła, ale tamci pismo święte znali, a jakoś też niespecjalnie stosowali je do etyki politycznej. Więc krótko mówiąc, trzeba było zagrozić Litwinom pospolitym ruszeniem i wojną, żeby pokornie czy niepokornie przez zdrowy rozsądek wrócili do tego Lublina, zawarli Unii, żebyśmy się mieli z czego cieszyć, prawda? Mówiła pani o tym składaniu podpisów. To jest bardzo, znowu, spektakularny i ważny moment. Zresztą później pod uchwałami sejmów walnych, czyli tych sejmów już polsko-litewskich, składano podpisy indywidualne. I to jest rzecz, która no, niesłychanie jest taka poruszająca. Bo dzięki temu my znamy osoby, które często poza podpisami nie znamy z niczego innego, prawda? A pojawiają się w podpisach na przykład pod aktem Unii Lubelskiej. Także ten fakt rzeczywiście był, no, można powiedzieć, w kategoriach takich romantycznych i trątadrackich, wiekopomny, w tym sensie, że raz na zawsze przesądził o przyszłym fundamentach stosunków obu państw i obu narodów. Jakie miała konsekwencje Unia Lubelska dla obu państw, dla regionu? Bardzo różne, dlatego że Litwini zaczęli praktycznie od razu kontestować Unię i to znowu Litwini to jest duży kwantyfikator, magnataria litewska, mimo że jej zagwarantowano zachowanie wszystkich praw, czyli tej przewagi nad szlachtą de facto, mimo że nie przeprowadzono egzekucji na Litwie, mimo że kwarta wprowadzono dopiero za Władysława IV i że oni, korzystając z tego, że władcy elekcyjni poza Batorem, który był rozsądny i potrafił z Litwinami się porozumieć, no dość, czy Władysławem IV, dość rzadko bywali na tej Litwie. Prawda? Więc magnateria sobie rządziła w dalszym ciągu i w dalszym ciągu prowadziły własną politykę. Najpierw Radziwiłłowie, później Sapiechowie. Jak skończyli Sapiechowie, to Pacowie. Także myślę, że korona nie wykorzystała, że majestat Rzeczpospolitej nie wykorzystał tej szansy przekonania wszystkich Litwinów, także Litwinów Rusinów etnicznych, do wspólnoty. I że Unia Brzeska była karygodnym błędem, bo odstraszyła, czy wypchnęła dosłownie część prawosławnych w ramiona Moskwy. To jest niewybaczalny błąd polityczny.
Natomiast jakie były konsekwencje pozytywne, żeby powiedzieć wreszcie coś sympatycznego? No, przede wszystkim osiągnięcie wspólnego poziomu cywilizacyjnego. Myśmy się bardzo wiele, Litwini się od nas bardzo wiele nauczyli, jeśli chodzi o sposób prowadzenia debaty parlamentarnej, prawda? Ale myśmy się od nich też niesłychanie wiele nauczyli. Litwini mieli swego rodzaju konstytucję, czyli trzeci statut litewski z 1588 roku, nie zaprobowany przez Sejm Koronny, ale w Koronie nie było jednolitego prawa. Prawda? Po zazdrości no ja im tego bardzo zazdrościłam. Bardzo szybki skok edukacyjny na Litwie. Już oni praktycznie od średniowiecza przeskoczyli przez renesans do baroku, prawda? W znacznie szybszym tempie niż w Koronie, kiedy to się nawarstwiało tak. Kultura prawna bardzo wysoka i to wskazywał na to profesor Andrzej Zakrzewski, że Litwa co prawda czerpała z rozwiązań administracyjnych, jak sejmiki właśnie, czy parlamentarnych Korony, ale czasem przeszczepienie ich na surowym korzeniu dawało dużo lepsze efekty niż w Koronie. Paradoksalnie. Także właściwie aż do Konstytucji 3 maja te dwa narody, Rzeczpospolita obojga narodów nie jest pustosłowem, no nie tylko trwały, ale się coraz bardziej do siebie zbliżały, prawda? I w tej chwili Konstytucja 3 maja jest bodaj bardziej radośnie państwowo świętowana na Litwie niż w Polsce. Mimo, że Konstytucja 3 maja właściwie znosiła tę odrębność litewską, dopiero zaręczenie wzajemnie obojga narodów przywracały równorzędność i partnerstwo. A jeszcze zapytam pani profesor, czy Unia Lubelska rezonowała jakoś na arenie międzynarodowej, bo sama pani powiedziała, że mieliśmy nowy podmiot na arenie międzynarodowej. Ja w tym krótkim wstępie wspominałam też o tej sytuacji, kiedy to poseł rosyjski informuje cara Iwana Groźnego, że taki oto byt powstał. Czy jakoś się to szerokim echem odbiło? No naturalnie, raptem się pojawia Polska przed Unią, jest państwem średnim w Europie. A teraz jest dużym. A teraz jest ogromnym. Teraz jest za Władysława IV, no to jest czwarte do wielkości państwo w Europie, ogromne obszarowo, prawda? Z zupełnie oryginalną w skali europejskiej systemem rządów. To jest coś niesłychanego, ta tak pogardzana, czy tak lekceważona demokracja sztokacka. To jest państwo obywatelskie. To prawda, że 10%, a z tych 10% szlachty 4% może brało udział w rządzeniu. Ale to jest prekursorskie, istotnie rozwiązanie w stosunku do państw nowoczesnych. No i jeszcze jedna sprawa taka w tej chwili zapominana. Nie rządziła większość statystyczna, proszę zauważyć. Liberum veto później krytykowane, później demonizowane, to było prawo głosu każdego wolnego obywatela, który miał pełną swobodę zabierania głosu w sprawach Rzeczpospolitej. W żadnym innym państwie europejskim niczego takiego nie było. Były analogie oczywiście, byli władcy elekcyjni, były analogie formalne, na przykład z monarchią konstytucyjną angielską. My trochę z takim poczuciem nie da się ukryć zaściankowości tej Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślamy, że zawsze byliśmy w Europie. Otóż my byliśmy lepsi pod niektórymi względami niż Europejczycy zachodni. My powinniśmy się tym chwalić. I poszanowaniem praw jednostki, to jest niezwykle ważne. I autentycznym wpływem obywateli i narodu politycznego na współrządzenie w zakresie praw, ale i w zakresie obowiązków. A kto to dzisiaj umierał? Szczerze, że
W tak zwanej rzeczywistości realnej ja z dużą sympatią myślę o twórcach Unii Lubelskiej jako w pełni odpowiedzialnych politykach, którzy potrafią ustąpić, którzy potrafią uzyskać kompromis, którzy potrafią zrezygnować jednak z tych swoich inkorporacyjnych wspólności na rzecz wspólnego dobra, czyli powstania wspólnego państwa. Czy wspólnej Rzeczpospolitej. Czym była Rzeczpospolita i czy była państwo? No właśnie, była pewnym ideałem. Prawda? Była pewnym konstruktem prekursorskim w tej epoce. Dlatego, że dalej dla mnie Rzeczpospolita była państwem federacyjnym, a nie z Unią Europejską. Unitarnym możemy mówić od tego zaręczenia wzajemnego obojga narodów, czyli 1791 roku. Czy tak jak najpierw mieliśmy Unię personalną, czy później mieliśmy Unię realną, czy to już było państwo, mogło być, gdyby nie było zostało zrealizowane postanowienia Unii Lubelskiej literalnie, to mielibyśmy rzeczywiście Unię realną, ponieważ była to, jak mówiliśmy, Unia parlamentarna. Prawda? To już nie była Unia personalna, nie chodziło o to, kto rządzi, bo później przecież rządzili cudzoziemcy z reguły, ale to była Unia parlamentarna. Gdyby nie to, że bardzo wiele warunków nie zostało spełnionych. Już mówiłam. Polityka obronna, polityka zagraniczna, moneta, skarby odrębne, administracja odrębna, urzędy odrębne. Wszystko to podwójne, prawda? Gdyby się udało to przezwyciężyć i scentralizować Rzeczpospolitą w jedno nowoczesne państwo, były zadatki po temu przecież w Konstytucji 1 maja, no, to by było wspaniale, ale nie było. 3 maja. Ale, bo ja jeszcze pytałam o to zaręczenie wzajemne obojga narodów. Czy to mógł być ten, gdyby można było to wdrożyć w życie, to czy to mogła być szansa na państwo? Nie, mnie się wydaje, że zaręczenie wzajemne obojga narodów było takim ukłonem po prostu dla tradycji. Dla tradycji tej tożsamości państwowej litewskiej. Ono by niczego nie zmieniało. To już gdyby znowu Konstytucja 3 maja, ciągle gdybamy, ale taka jest nasza historia, gdyby została zrealizowana, to by było już jednolite państwo, prawda, społeczeństw mówiących po polsku. Bo o co mają jeszcze pretensje Litwini, czy o co mają żal, czy co im dokucza? No, polonizacja, prawda? Bo ona postępowała, bo skoro oczywiście staliśmy na nieco wyższym poziomie cywilizacyjnym, to siłą rzeczy... Czy staliśmy na wyższym poziomie cywilizacyjnym? No sama pani powiedziała, że pod względem edukacyjnym tego przeskoku przez epoki, tak? Tak, ale jeśli chodzi o poziom higieny i życia codziennego, to ja jednak tutaj jestem pełna. Litwini byli się częściej, dobrze. Zdecydowanie, proszę pani, tak. Łaźnia litewska to jest wkład Litwinów do cywilizacji europejskiej. Wracając do polonizacji. Otóż znowu ja się odwołuję do badań historyków litewskich, którzy bardzo wiele ostatnio wnoszą do tej rewizji stereotypów. Czy należy odróżnić polonizację taką użytkową, prawda, na zasadzie porozumiewania się, od polonizacji kulturowej. Otóż Litwini w języku polskim pisali teksty bardzo patriotyczne i bardzo, bardzo dumne litewskie. Strójkowski był z pochodzenia Polakiem, wsiąkł w tę Litwę i napisał wspaniały epos o początkach narodów litewskiego i ruskiego. Litwa miała to do siebie, że kto się przeniósł na Litwę, ten już wybierał sobie taką ojczyznę z serca, prawda? Litwa bardzo, bardzo ludzi wciąga. Do tej pory poza Węcławą są całe rzesze obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy w tej tradycji wspólnej historycznej szukają enklawy i szukają ucieczki od
brzydkiej rzeczywistości. A trochę też Talitha taki genius loci, mam wrażenie, że ona była taką płodną ziemią, wielu fantastycznych ludzi wydała. Tak, tak. Dlatego, że była ziemią płodną, bo potwierdza tezę, że wielość i wielokulturowość stanowi o żywotności cywilizacyjnej i kulturowej. Wszelkie tendencje do uniformizacji, unitaryzacji zabijają kulturę. Tak myślę. Także chwała wielkiemu księstwu. Profesor Urszula Augustyniak była naszym gościem przed 23. Bardzo dziękuję pani profesor. Na zegarach już 23, więc państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM. Wieczór Radia Tok FM. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 4 lipca, minęła 23. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Wyroki wieloletniego więzienia usłyszeli członkowie gangu z województwa świętokrzyskiego. To koniec OFE, mówią eksperci o rządowych planach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. Rząd, resort zdrowia chciałby powrotu liceów pielęgniarskich. Na 25 lat więzienia skazał kielecki sąd oskarżonego o kierowanie grupą przestępczą i zabójstwo 52-letniego Leszka K. w procesie gangu działającego na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Na kary więzienia skazano także 21 pozostałych oskarżonych o kilkadziesiąt przestępstw. Prokuratura okręgowa w Kielcach zarzuciła im m.in. rozboje, kradzieże, wymuszanie okupów, zaskradzione samochody, handel bronią, podpalenia, handel narkotykami czy ostrzeliwanie domów. Dokonali też zabójstwa właściciela dyskoteki w Stąporkowie. Sąd odczytywał wyrok i jego uzasadnienie przez kilka godzin. W procesie występowało 144 pokrzywdzonych osób prywatnych i firm. Do przestępstw dochodziło na początku lat 2000. To rozmontowanie systemu OFE, mówią eksperci o rządowych planach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. Wicepremier Mateusz Morawiecki utrzymuje, że chodzi, jak to ujął, o oddanie pieniędzy Polakom. Zapewnienia ministra, że rząd nie ma w planach nacjonalizacji OFE, nie przekonują prezesa Deutsche Banku, profesora Krzysztofa Kalickiego. Jak ocenił w magazynie EKG, zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego o przeniesieniu majątku z OFE do nowego państwowego funduszu nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Prywatny kapitał częściowo w Polsce zostaje znacjonalizowany. No, nie widzę jakby innego wyjścia. Doktor Małgorzata Bonikowska przyznała w Tok FM, że z deklaracji Kaczyńskiego i Morawieckiego niewiele rozumie, bo brzmiał jak bełkot. Myślę, że wewnątrz partii rządzącej nie ma również spójnej koncepcji. Ja to tak odczytuję. To są jakieś rzucone, wyrywkowe hasła. Społeczeństwo powinno wiedzieć, o co temu państwu chodzi, w jaką gramy grę. Zdaniem szefowej Centrum Stosunków Międzynarodowych przez działania PiS obywatele zniechęcą się do oszczędzania i stracą zaufanie do państwa. Ministerstwo Zdrowia planuje powrót do liceów pielęgniarskich, ustaliło Tok FM. Łatwiejsze zdobycie zawodu ma być lekarstwem na braki kadrowe. Pielęgniarki protestują, bo ich zdaniem to nie rozwiąże problemu. Joanna Munkosa. Licea pielęgniarskie i kształcenie asystentów pielęgniarki w szkołach branżowych, a nie tylko wyższe studia, jak jest teraz. Na razie ministerstwo zbiera opinie, bo zmiana, zdaniem Beaty Cholewki z resortu, jest konieczna. Zdobywanie tego zawodu wyłącznie na drodze studiów jest na pewno barierą dla części osób, które zdecydowałyby się na ten zawód, gdyby warunki jego zdobycia nie były tak rygorystyczne. Zawód pielęgniarki cieszy się dużym zaufaniem społecznym, a licea to cofnięcie się o 20 lat, uważa Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wymagana jest dosyć wysoka precyzyjność i ciągłe kształcenie się. 15-letnia osoba nie może w sposób
świadomy wybierać tego zawodu. W danych ministerstwa wynika, że tylko co piąta polska pielęgniarka za granicą pracuje w swoim zawodzie. Mogą tam zarobić nawet kilkanaście razy więcej, wykonując pracę poniżej swoich kwalifikacji. Joanna Mankosa, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Zachodniopomorska policja zatrzymała 26-letniego mieszkańca Dębna, który podejrzewany jest o nielegalne transmitowanie w internecie meczów. Sebastian Wierciak. 26-latek wpadł, bo namierzyli go funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mężczyzna przyznał, że zarabiał na SMS-ach premium, które pozwalały na dostęp do transmisji na żywo. Twierdzi jednak, że zaledwie około 1000 zł miesięcznie. Operatorzy swoje straty wycenili na 1 000 000 zł. 26-latek usłyszał zarzuty z ustawy o prawie autorskim. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. A teraz już sport na sportowo i Krzysztof Sendecki. Informacje sportowe. Tysiące kibiców przywitały piłkarzy reprezentacji Islandii wracających z Mistrzostw Europy. Pomimo porażki w ćwierćfinale z Francją, zawodnicy trenera Larsa Lagerbacka zapracowali na status bohaterów. A na Euro mamy dwudniową przerwę. W środę i czwartek czekają nas półfinały. Najpierw Portugalia zagra z Walią, a następnie Francja o finał powalczy z Niemcami. Kamil Glik jest już oficjalnie piłkarzem AS Monaco. Obrońca reprezentacji Polski podpisał 4-letni kontrakt, a Monaco zapłaciło Torino 12 milionów euro. To drugi najwyższy transfer w historii polskiego futbolu. Rekordzistą od wczoraj jest Grzegorz Krychowiak, który z Sewilli do PSG przeniósł się za 26 milionów euro. Nie udało się dokończyć ostatniego z meczów 1/8 finału Wimbledonu. Z powodu ciemności przerwano spotkanie dwóch Czechów. Jiří Veselý mierzy się z Tomaszem Berdychem. Panowie wygrali po 2 sety. Decydująca partia rozegrana zostanie we wtorek. Pozostałych ćwierćfinalistów już znamy. Są wśród nich m.in. Andy Murray i Roger Federer. U pań największą niespodzianką 1/8 finału okazała się porażka rozstawionej z numerem 3 Agnieszki Radwańskiej z Dominiką Cibulkową. W 8 są za to siostry Williams, Angelika Kerber czy Simona Halep. Mark Cavendish najszybszy na 3 etapie Tour de France. Brytyjski kolarz o centymetry wyprzedził Niemca Andre Greipela. Liderem wyścigu pozostał Słowak Peter Sagan, który dziś był 4. Maciej Bodnar przyjechał w peletonie z czasem zwycięzcy. Bartosz Huzarski stracił 31 sekund, a Rafał Majka minutę 26. We wtorek 4. najdłuższy etap do przejechania 237,5 km. Na koniec NBA. Jeden z najlepszych koszykarzy świata, Kevin Durant, ogłosił, że przenosi się z Oklahoma City Thunder do Golden State Warriors. Tam wspólnie ze Stephenem Curry'em mają poprowadzić wojowników do mistrzostwa ligi. Pogoda. Myślałem, że powiesz o tym twicie jeszcze, że Islandczycy się cieszą, że ich dentysta wrócił. Jest radość, bo asystent Larsa Lagerbacka rzeczywiście jest też dentystą. Nie wiem, czy lepszym trenerem, czy stomatologiem. W każdym razie się cieszą. W dzień zachmurzenie małe, po południu przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. W czasie burz możliwy grad. Temperatura od 19 do 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Z nami jest już kolejny gość, ostatni dziś, profesor Roman Kuźniar, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, chociaż pewnie raczej powinno się mówić dobranoc, ale mówimy dobry wieczór. Dobranoc powiemy przed 24. Proszę nie zachęcać naszych słuchaczy, żeby poszli w pieleszę. Tym bardziej, że mam przed sobą książkę pana profesora Europa w porządku międzynarodowym. Bardzo gorąco państwu polecam. Czyta się doskonale. Właśnie panu profesorowi mówiłam tuż przed wejściem, że czytałam ją w sobotę, kiedy żar lał się z nieba i absolutnie ufał tej książce. Nie przeszkadza, bo można ją wziąć ze sobą na plażę, dowiedzieć się wielu mądrych rzeczy, a jednocześnie mieć dużą przyjemność takiego fajnego, przyjemnego czytania. Tyle tytułem wstępu. Już jestem spłoszony. Tak, nie była to kurtuazja. Będziemy rozmawiać, panie profesorze, o tym, jak to się stało, że Europa podupadła.
podpadła jako sfery kontynent, ale też będziemy mówić oczywiście o Unii Europejskiej. Ale Europa to nie tylko Unia Europejska, bo Europa ma nieco dłuższą tradycję i historię, a Unia Europejska jest, patrząc na Europę, tworem stosunkowo młodym. Dziecięciem, dziecięciem, to prawda. Tak, choć już przekroczyła pewne wiekowe lata. Zacznijmy od tego, panie profesorze, co dzieje się teraz. Bo nie brakuje takich mocnych diagnoz, że Unia Europejska się kończy i że za chwilę Unii Europejskiej nie będzie. Tak, od paru lat tak się wieszczy i właściwie to wcale nie jest takie do końca wykluczone. To się może zdarzyć. Mówi się o różnych scenariuszach dalszego rozwoju Unii Europejskiej, że może coś się stać, że Unia Europejska może stać się czymś rodzaju OBWE, a więc będzie sobie istniała, ale nikt jej istnienia nie będzie zauważał. Gdyby zniknęła, to też tego nikt nie zauważy, bo gdyby dzisiaj OBWE rozwiązać to w tym dyplomatu w Wiedniu, nikt by nie wiedział, że właśnie doszło do rozwiązania OBWE. Mówi się, że stanie się czymś rodzaju Rady Europy. Owszem, to powiedzieć w wielu dziedzinach forum międzynarodowym, ale nie budącym respektu społeczności zewnętrznej międzynarodowej, na tym silnie nie stymulującym rozwoju starego kontynentu. Pewnie tak dramatycznie aż nie będzie, ale oczywiście może dojść do takiego rozejścia się, rozwodnienia Unii Europejskiej. Może być jeszcze gorzej oczywiście, gdyby Brexit wywołał jakieś głębsze ruchy tektoniczne, to kolejne państwa mogłyby być sprowokowane, albo jakieś dojdzie do takiego niezamierzonego rozwoju wydarzeń. To się zdarzało w historii przecież. I w ciągu paru lat może jej nie być. Ja czasem podaję przykład Ligi Narodów, która bardzo ładnie rozpoczęła. Parę lat później doszło do podpisania układów lokarnych z Locarno. Za Locarno, przypomnijmy, twórcy Locarno, ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec dostali Pokojowego Nobla. A Locarno było otwarciem drogi do Monachium. Minęło 13 lat i nie było Ligi Narodów. To, co pan mówi, panie profesorze, o Brexicie, mówił też Iwan Krastek, bułgarski politolog, w świątecznej, sobotniej Gazecie Wyborczej, i on taki ciąg przyczynowo-skutkowy tworzy. Brexit uderzy w Unię Europejską, Unia Europejska zacznie mieć kłopoty, co naturalne. Wtedy umocnią się na swoich pozycjach ci, którzy głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo powiedzą, no tak, zobaczcie, co dzieje się z tą Unią, dobrze, żeśmy ją opuścili, albo że ją opuszczamy. I że rozpad Unii Europejskiej stanie się takim samospełniającym się proroctwem. I tu taki dosłowny już cytat z tego wywiadu. Unia zawsze była samospełniającą się przepowiednią, mówi Krastek. Idea coraz ściślejszej integracji bazowała na przekonaniu, że taki jest kierunek historii. Dziś już tak nie myślimy. Następuje zwrot ku polityce wewnętrznej, stajemy się bardziej lokalni, prowincjonalni. Kryzys jest europejski, ale będziemy raczej świadkami renacjonalizacji polityki niż szukania wspólnych rozwiązań. I jeszcze jedna ważna rzecz z tego artykułu, o tym też pan profesor wspominał, że w przyszłym roku mają się odbyć kolejne referenda dotyczące czy to wyjścia z Unii, czy też mniej ważnych kwestii. I to Krastewa przeraża, bo jeśli polityczną dynamikę będą ustalały referenda, to koniec wspólnoty, jej istnienie opiera się na demokracjach reprezentatywnych, a referenda po prostu nie mogą ze sobą negocjować. No tak, to prawda, ale to jest ten gorszy scenariusz. Są także lepsze scenariusze. Ja jako twardy Europejczyk wierzę, że jeszcze nie umarliśmy, że jeszcze do pogrzebania jeszcze trochę, do pogrzebu jeszcze trochę. Może być też odwrotnie, to znaczy Brexit może być czynnikiem mobilizującym czy konsolidującym Unię Europejską, pokazującym, jak bardzo kosztowna jest niefrasobliwość, głupota, jak trzeba uważać na różnych klaunów, takich politycznych szamanów, które rzeczywiście mamy sezon na szamanów, mamy sezon na demagogów, mamy sezon także na ludzi złych w polityce, bo tych także nie brakuje. Oni uaktywniają się wtedy, kiedy organizm jest słabszy, prawda? To tak jak ja chyba nawet w tej książce piszę, że zawał serca powoduje osłabienie organizmu i wtedy choroby ukryte, które być może nigdy nie doszłyby do głosu, nagle ujawniają się, pogłębiają kryzys organizmu. I tak jest w tej sytuacji. Również różnego rodzaju szkodnicy dostają pole do popisu, ale Brexit może być szansą. Zobaczmy już, co się dzieje w samej Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy uświadamiają sobie, jak łatwo dali się zmanipulować przez ludzi nieodpowiedzialnych.
W związku z tym być może troszkę więcej odpowiedzialności, być może więcej powagi wróci do europejskiego życia politycznego, do państw członkowskich i nastąpi odwrócenie tej tendencji, która rzeczywiście polegała w ciągu ostatnich lat na takim zapadaniu się Unii Europejskiej w sobie niejako, takim pogłębianiu, takiej dekadencji, jakby pogłębianiu się do kryzysu. O dekadencji mówić jeszcze będziemy, bo to też bardzo użyteczna figura, ten ostatni człowiek, jak pisał Nietzsche. Ale najpierw chciałabym zapytać o teorię, którą bardzo lubię, bo uważam, że jest niezwykle użyteczna, którą pan profesor w tej książce stosuje, czyli teoria morfologii politycznej. Byt polityczny jak żywy organizm powstaje, rodzi się, dojrzewa, wzrasta, po czym zaczyna obumierać, czyli zmierzch Zachodu nam się tutaj kłania, rok 1917, też przez pana cytowany. Europa miała swój czas świetności, pisze pan profesor w tej książce, na początku XX wieku. Później co było, to my doskonale wiemy. Można było odnieść wrażenie, że potem już, kiedy Unia Europejska wzrastała w siłę, odzyskiwaliśmy ten czas świetności, ale wydarzył się rok 2008, wcześniej 2001.